Witam Was, docent polskie mniebrowary.pl. Lubelskie targi piw rzemieślniczych 2019 oznaczają jedno. Podsumowania roku z browarami za rok 2019. Zaczynamy od browaru Golem. Cześć. To będzie z grubej rury, od razu walnięcie po całości. Skąd wiesz? Znam Twoje opinie, czytam. No, w tym roku bardzo ciekawe felietony popełniłeś. Dziękuję bardzo. Bacon and Liberty. Staram się. Uaktywniłeś się. Uaktywniłem się, staram się też coś w tej kwestii robić. Staram się też właśnie na festiwalach gdzieś coś występować na scenie. Tak, jestem w kontakcie. Wspaniały piwny mesjasz, piwny kaznodzieja. Ewangelista, piwny kaznodzieja na WFP. Z gościnnym udziałem docenta. Tak było. Więc myślę, że początek, podsumowanie roku od Artura Karpińskiego i browaru Golem zaczniemy. Podsumowanie roku to jest proste pytanie o plus i minus. I zarówno jeżeli chodzi o rynek, i zarówno jeżeli chodzi o browar Golem. Więc jak Ci jest łatwiej, możesz zacząć albo od rynku jako całości, myślę, albo z punktu widzenia browaru Golem. Zaczniemy jakby od małego do dużego, tak? Czyli zaczniemy od Golema, przejdziemy do całej reszty. Jeśli chodzi o Golema, to cały czas robimy to, co chcemy robić, czyli staramy się ważyć piwa takie, które sami chcemy pić, staramy się nie podążać za modą, staramy się mimo tego, że moda jest jaka jest, robić rzeczy, które sami lubimy, a nie takie, które powiedzmy rynek pragnie, a o rynku za chwilę to myślę, że każdy wie, jak on wygląda. No i właśnie wypijam piwo Nowiza i goryczka jest naprawdę fajna, w sensie naprawdę nakurwia, ale przestała zalegać, czyli piwo się ułożyło, tak. I to jest rzecz absolutnie, która na rynku jest nieobecna. Taka goryczka. Dokładnie. 2019, zapomnijcie. To jest nawet trochę coś, jak Piwoteka zrobiła z tym ciemnym piwem. Czarny wdowiec. Czarny wdowiec i to jest chyba powrót do tego, ale nikt już tak nie robi. Więc... No, dlatego my to robimy. Tak, dlatego my to robimy, będziemy to robić dalej. Tak jak nawet napisaliśmy dzisiaj tutaj na tablicy naszej, albo grubo, albo wcale. Nie idziemy w żadne półśrodki, robimy piwa takie, jak lubimy, jak chcemy pić. Nie chcemy podążać za trendami, chcemy robić swoje po prostu. Czyli to jest plus. To jest plus. Minus jest taki, że no wiadomo, że takie piwa się będą gorzej sprzedawać. Ostatnio nawet taki mały sondaż zrobiłem, bo tam sondujemy nowe kooperacje, nowe kontrakty i tak dalej. No i tak pomyślałem, zrobimy potrójnego wędzonego koźlaka. I tak zacząłem przepytywać moich, prawda, znajomych właścicieli pubów, co o tym sądzą, jak to by się u Was sprzedawało, nie? No i generalnie odpowiedź jest taka, chętnie bym wypił, ale moi klienci raczej nie. Znaczy to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł, bo znamy Doppelboki, tak. A Triple Boka, może kiedyś coś tam było, ale jeszcze wędzony. Triple Rauch Bok i później to jeszcze wymrozić. Taki jest mój pomysł, na pewno kiedyś to zrobimy, nie wiem czy w tym sezonie, może w następnym, zobaczymy. Natomiast co dalej, byliśmy na kilku eventach zagranicznych, zaczęliśmy w zimie od Barcelony, gdzie było świetnie. Później byliśmy też w Danii, w Kopenhadze, mieliśmy kralne przyjęcie w Skol, czyli w najbardziej popularnym, uznanym duńskim pubie, gdzie po prostu nasze piwa zostały przyjęte nadzwyczaj dobrze. Bardzo się bałem tego kranoprzejęcia, ze względu na to, że wiadomo, że polski browar przyjeżdża do ojczyzny, do Skandynawii, prawda, gdzie się właśnie robi te wszystkie hejzy ipy. Nasze piwa zostały tam bardzo dobrze przyjęte, dobrze ocenione, także przez ludzi, którzy tam mają po kilka tysięcy ocen na Redbeerze czy Antapcie. Więc jestem z tego bardzo zadowolony. Zresztą też mamy zamiar na może styczeń, luty tam wrócić. Nawet jest taka opcja, żeby zrobić bitwę sztosów z Mikkelerem. Na razie to jest taki luźny pomysł. Być może coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. Co dalej? No na pewno chcielibyśmy troszkę zdywersyfikować nasze źródła pozyskiwania piwa, czyli browary, w których robimy piwo. Bo obecnie Kamionka, tak? Nie, w Kamionce są tylko Risy, natomiast przez cały ten rok robiliśmy piwa w browarze Jana. Skąd jednak ludzie zaczęli uciekać? No skąd? Każdy browar ma swoje problemy. Sam mówiłeś, że jako ostatni zostaliście w browarze Jana na WFP. Tak mi się wydaje, nie wiem, być może tak, być może jako ostatni, jeszcze tam mamy kilka piw, jeszcze na pewno kilka piw z browaru Jana będzie, na pewno coś tam jeszcze zrobimy, bo z tego co wiem, z tego co browar Jana mówi, to tam wszystkie problemy są już ogarnięte i ich nie powinno być. Pozdrawiamy browar Jana, jak najbardziej. Pozdrawiamy, bo mnóstwo fajnych piw tam uważyliśmy, mam nadzieję, że te piwa dalej będą wychodzić fajne. Natomiast też będziemy robić piwa w innych browarach, już mogę zdradzić, że jeszcze w tym roku dwie IPy zrobimy w browarze.
parze w Sadach, który mam 20 minut od domu, więc to chyba jest naturalne. Poza tym kilka kooperacji się też szykuje, także cały czas coś tam robimy. No wiadomo, że ten rynek zaczyna być troszkę za mały na liczbę browarów i liczbę piw, która jest ważona co roku. I no to już nie są takie czasy jak 2 lata temu, prawda? To już nie są takie czasy jak 2 lata temu, tylko trzeba troszkę, myślę, no trzeba mniej ważyć czy to, po prostu. Właśnie, czy to oznacza, że te warki, które robiliście 2 lata temu się sprzedawały, a teraz jest coraz ciężej? No tak, no bo jeżeli jak my wypuszczaliśmy naszą pierwszą Lilith Bourbon Barrel Aged, to my byliśmy jednymi z pierwszych w ogóle w Polsce, którzy zrobili reseller rzekowanego w beczce po Bourbonie. I po to piwo ustawiały się kolejki w sklepach, w pubach, ja tego piwa nie miałem po pierwszym dniu sprzedaży. A teraz takich piw jest? A teraz nie to, że każdy browar ma takie piwo. Teraz każdy browar ma 3 takie piwa albo 4. Więc no, jest już po prostu przesyt tego. Jest przesyt. No i możemy chyba przejść właśnie już teraz do samej analizy rynku, który niestety, no tak jak pisałem w swoich felietonach, stał się takim uroborosem, czyli wężem, który zjada własny ogon, ponieważ ja zawsze uważałem, że nasza piwna rewolucja, nasz craft to jest coś, co ma walczyć z nudą, z niejakością, z powtarzalnym czymś, co po prostu jest nieciekawe, bo jak pijesz 10, 15, 20 raz to samo piwo, to już jest nuda i nie chcesz tego robić po prostu. No i tak jak kiedyś symbolem tej nudy był Eurolager, tak teraz symbolem tej nudy jest soczysta Hazy IPA. I Hazy IPA to jest nowy Eurolager, dlatego ja nie chcę takiego piwa pić i nie chcę takiego piwa robić po prostu. Ja nie wykluczam, że takie piwo zrobimy jedno czy drugie, ale to będzie zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić na piwa, które chcemy robić. Nie chcę tego pić, po prostu. Jak ja otwieram kolejną puszkę, czy kolejną butelkę z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów Zjednoczonych, jest dla mnie dokładnie to samo i to jest nuda. To jest dokładnie tak, jak w 2011 czy 2010 roku otwierałem kolejnego Eurolagera. To tak samo, jak teraz otwieram kolejną Hazy IPA, to jest dla mnie ta sama nuda. Po prostu nic nowego, nic ciekawego. A czy nie uważasz też, że jak gdyby gust klientów obciął jaja rewolucji? Oczywiście, bo rewolucja tak. Była IPO, która polegała na goryczce. I nagle tą IPę mamy bez goryczki. Dokładnie. Czyli to, co i wręcz w drugą stronę. Nie to, że bez goryczki, to jeszcze słodkie. No tak. Bo ja nie mam nic przeciwko soczystości. Ja uwielbiam IPy, które są i z goryczką, i soczyste. Mi to bardzo pasuje. A jeżeli mamy zamiast goryczki słodycz, no to chyba jest jakieś nieporozumienie. No jest nieporozumienie, dlatego to jest też to o czym pisałem, tak? Czyli słodki smak jest smakiem najbardziej podstawowym, to jest smak najbardziej bezpieczny, to jest smak, który nikogo nie drażni. A dla mnie cała esencja rewolucji to było właśnie, że ona ma drażnić, ona ma cię walić po prostu pięścią w mordę. Ona ma tańczyć na twoim języku, ma krzywić cię, po prostu jak coś jest kwaśne, to ma być takie kwaśne, że ci po prostu głowę dookoła wykręca. Jak coś ma być gorzkie, to ma ci język drętwieć. A nie, że dzisiaj masz kwasy, które nie są kwaśne, tak? Masz kwasy, które są słodkie, masz IPy, które nie są gorzkie, tylko są czyli słodkie. Czyli mówisz balansowi, mówisz nie? Ja nie lubię piw zbalansowanych. Okay. Ja nie lubię piw zbalansowanych, bo one są nudne. Po prostu, one są nudne. Ja lubię, jak coś się dzieje. To jest tak samo, jak, nie wiem, masz muzykę, czy masz film. Okej, oglądasz sobie takie, nie wiem, polskie romantyczne komedie i sobie, wiesz, posiedzisz, pośmiejesz się, ale wiesz, że to jest gówno, po prostu. No, tam nie ma balansu, to jest właśnie totalna słodycz. No tak. Ale widzisz, odczucie słodyczy i odczucie goryczki i kwasu zależy od doświadczenia. Ja jestem osobą wychowaną bez cukru. Ja od urodzenia piłem herbatę bez cukru, kawę bez cukru i dla mnie to, co inni uważają, że nie jest słodkie, dla mnie już jest przesłodzone. Jak ja jem słodycze brytyjskie, to ja nie jestem w stanie tego przełknąć, bo to jest dla mnie tak przeraźliwie słodkie. No ale jak znajdujesz się w takim razie w klimatach pastry stout? Nienawidzę. Nienawidzę pastry stoutów i nie piję ich, po prostu. Ale robicie chyba. Zrobiliśmy jednego Milky Moon, ale to nie jest piwo, które ja piję z przyjemnością, to jest piwo, które klienci piją z przyjemnością. Czyli jednak zrobiłeś coś pod rynek. No tak jak mówię, że zrobiliśmy piwo, dzięki któremu możemy zarobić na te piwa, które robimy. Poza tym pamiętaj, docent, że nas jest 3 w browarze. Ja nie jestem tutaj dyktatorem, który decyduje o wszystkim, tylko każdy z nas ma równe prawo głosu. I ja mówię o swoich, prawda, preferencjach. Oj, to jest warte podkreślenia, czyli masz 1/3 decyzji. Ja mam 1/3 decyzji, tak? Okay. To, że ja nienawidzę słodyczy, to nie znaczy, że inni nienawidzą słodyczy. Po prostu. No tak, czyli jednak jest to głos Artura Karpińskiego, 1/3 browaru Golem. Dokładnie, tak. Okej, jakiś pozytyw na temat rynku? Pozytyw na temat rynku? Tak. Mam coraz więcej pozytywnego odbioru takich właśnie piw, które pijesz, czyli No Visa, kiedy sam mówi, że tego w 2009 roku nie ma. Jest goryczka, jest wytrawność.
2019, o co powiedziałem? Dziewiątym. 2019, masz rację, widzisz. 2019, tak. Że nie ma tej goryczki, nie ma wytrawności, nie ma paloności, to jest rzadkość. Dlatego my to robimy, to jest nasza tożsamość. Ja osobiście chcę dążyć do tego, że jeżeli człowiek przyjdzie do multitapu i zobaczy 15 piw na kranie i będzie tam, nie wiem, 8 różnych IPA i to jedno IPA będzie z golema, to jeżeli ten człowiek nie lubi słodkich IPA, to wie, że może bezpiecznie wziąć golema i to nie będzie słodkie IPA. Piękne credo browaru Golem, znaczy 1/3. Powiem Ci, to jest bardzo ważne, bo coraz więcej na rynku mamy podmiotów, przedsiębiorców, którzy nie są w stanie wygłosić takiej tyrady. Ich wyjście na rynek oznacza chyba tylko i wyłącznie model biznesowy. Ale jaki model biznesowy? Jeżeli ktoś wchodzi na rynek kraftowy i nie jest pasjonatem, to bardzo szybko się stąd zawinie, bo to nie jest rynek, na którym, prawda, wchodzisz, zarabiasz mnóstwo pieniędzy i wychodzisz po pół roku, nie? To tak nie działa. Ale oni o tym nie wiedzą. No to usłyszeli, dlatego, że kraft to są jakieś niesamowite kokosy. No to bardzo szybko się przekonają, że tak nie jest. Że tak nie jest. I właśnie bardzo fajnie, że... Wystarczy zobaczyć, ile pubów się zamyka, ile sklepów specjalistycznych się zamyka, ile browarów kontraktowych przestaje ważyć. To nie jest, prawda, rok 2015 czy 2016, kiedy można było, prawda, z palcem w nosie sobie otworzyć browar kontraktowy, sklep specjalistyczny, hurtownię i tak dalej i, prawda, sobie robiłeś pieniądze, tylko... Co poradzisz nowym ludziom, którzy chcą wejść na rynek? Bo z mojego punktu widzenia ja walczyłem o... rozmawialiśmy o tym w WFP, prawda? Że mi zależy na modelu czeskim. Każda miejscowość ma mieć swój browarek. Mhm. Niech oni sobie tam robią te swoje lagerki, ale chodzi o to, żeby on był wytwarzany lokalnie. Czy uważasz, że obecnie miejsce na rynku jest właśnie dla takich przedsiębiorców, którzy będą uważać u siebie w małej miejscowości i tych ludzi jakoś przekonywać do tego swojego rzemieślniczo wytworzonego piwa? Czy jak to z Twojego punktu widzenia wygląda? Myślę, że tak. Myślę, że jest to jedna ze stron, tak? Że rzeczywiście właśnie takie browary jak na przykład właśnie Dukla czy Nepomucen, które większość, myślę, swojej sprzedaży mają jednak gdzieś tam wokół komina, oni są bezpieczni, moim zdaniem, tak? Oni mają właśnie ten swój teren, czy takie maleństwa jak Wagabunda, który robi świetne rzeczy na bardzo małym terenie. Tak, myślę, że jeżeli ktoś rzeczywiście chce coś takiego zrobić, to jest model, który ma szansę mieć jakąkolwiek przyszłość. Natomiast jeżeli ktoś w tej chwili myśli, że założy sobie browar kontraktowy, zwłaszcza, już nie mówię o fizycznym, ale browar kontraktowy, który ma ambicje być, prawda, dostępny w całej Polsce i nie ma, po pierwsze, znajomej gęby piwowara, którą wszyscy kojarzą, albo znajomego sprzedawcy, który wszyscy czyli kojarzą. Czyli już macie receptę. Po pierwsze, zatrudnić za kasę piwowara albo sprzedawcę z gębą, dobra? Dobra. No tak, no, dzisiaj jeżeli masz nową markę i nie masz zajebistego sprzedawcy i rozpoznawalnego piwowara, no to sorry, to ale z drugiej strony, jeżeli chcesz uderzyć w szeroki rynek, który nie ma pojęcia o żadnych piwowarach. Znaczy teraz pytanie, co nazywasz szerokim rynkiem? Ja w tej chwili nie mówię o sieciach, tylko mówię bardziej właśnie o multitapach, tak? Mm. Jeżeli twoim targetem są sieci, no to już ja nie wiem, bo nas w sieciach praktycznie nie ma, nie? Okay. Jesteśmy okazjonalnie, więc jeżeli chcesz, żebym ci podał receptę, jak robić miliony na sieciach, to nie do mojego browaru to pytanie. Świetnie. Arturze, myślę, że 13 minut ugraliśmy bardzo ładnie, bardzo skondensowanie. Wszystkiego oczywiście, jak dzięki co roku bardzo. Na 2020 życzę. W 2020 widzimy się oczywiście na wszystkich najlepszych festiwalach. Tam, gdzie golema nie będzie, znaczy, że to jest festiwal do dupy. Pamiętajcie. Nie przeczę. Na razie. Na razie.